Pani Paulino, a czy my nie możemy z tym właścicielem bezpośrednio porozmawiać? No ja bym tak usiadł z nim i no, przedyskutował sprawę. Podamy sobie rękę, wszystko będzie okej. Jak pośrednik? Znaczy, agencja chce pośredniczyć. No jak chcą pośredniczyć? No, chcą pośredniczyć. Czyli nie możemy z właścicielem bezpośrednio. Nie. Jak na piśmie. Jeju. Dzień dobry, nazywam się Paulina Wojciechowska. Witajcie na moim kanale. Dzięki, że tu jesteście. Dla tych wszystkich, którzy od dawna są tutaj i czekali na nowy film, dzięki za cierpliwość. A dla tych wszystkich, którzy są tutaj po raz pierwszy, na tym kanale mówię głównie o formalnościach związanych z zakupem domu we Włoszech. Kanał nazywa się Na Sycylii, dlatego że jestem na Sycylii, pracuję na Sycylii, aczkolwiek formalności są niemalże identyczne we wszystkich regionach Włoch, a my pracujemy również zdalnie. Także mówimy o formalnościach przy zakupie domu we Włoszech. Dzisiaj wrócimy do podstaw. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o propozycji zakupu. Już kilka lat temu, na początku tego kanału, i to już będzie ze 3 lata temu, nagrałam film pod tytułem Formalności przy zakupie domu. Podlinkuję Wam go tutaj. Gdzieś tu nade mną wyskoczy link. I tam już mówiłam szeroko o propozycji zakupu i szczegółowo. Także teraz jeszcze nie oglądajcie tego filmu, ale później, jeżeli rzeczywiście macie tę propozycję zakupu zaraz składać, to obejrzyjcie również ten. Dzisiaj będę mówiła o niektórych aspektach dotyczących propozycji zakupu, o których nie powiedziałam wtedy. Też dlatego, że również ja w międzyczasie sporo się nauczyłam. Nigdy się nie przestajemy uczyć, prawda? A niektóre rzeczy trzeba podkreślać. Także dzisiaj powiemy o propozycji zakupu. Oprócz tego, że porozmawiamy o propozycji zakupu, to na końcu filmu będzie również niespodzianka. Wtedy ci, którzy są tutaj od dłuższego czasu na kanale, dowiedzą się, co robię, jak mnie nie ma. Co robiłam przez te 1,5 miesiąca, żeby mnie nie było na kanale. O tym na koniec filmu. Zanim przejdziemy do tematu, chciałam jeszcze przypomnieć Wam, że moje filmy mają charakter informacyjny. Dzielę się z Wami moją wiedzą i doświadczeniami, ale to nie jest porada prawna, ja nie jestem prawnikiem, to nie jest porada inwestycyjna ani podatkowa. Całość oświadczenia na ten temat widzicie teraz na ekranie. I wracamy do filmu. Okej, propozycja zakupu. Dawno temu nagrałam na ten temat już jeden film, tak jak mówiłam, linkowałam go przed chwilą. I dzisiaj nie będę mówiła wiele o samej zawartości propozycji zakupu, bo tam już mówiłam na ten temat dość dużo. Aczkolwiek jeżeli macie pytania co do konkretnych fraz w propozycjach zakupu i tak dalej, to myślę, że zrobimy kolejną transmisję na żywo. Tak jak wtedy, po tamtym filmie, po kilku tygodniach zrobiłam transmisję na żywo, tak i tym razem myślę, że taką zrobimy. Możecie zadawać pytania w komentarzach, jeżeli nie odpowiem od razu, to odpowiem w transmisji na żywo. Chciałabym dzisiaj porozmawiać troszeczkę ogólniej, porozmawiać do Was, bo to ja tu rozmawiam, tak? Porozmawiać troszeczkę ogólniej, dlatego że wielokrotnie rozmawiam z osobami, które albo rozpoczynają swoją drogę w kierunku zakupu i jeszcze nie wiedzą od czego zacząć, albo już właśnie są na etapie, że znaleźli nieruchomość, która im się podoba i będą składać propozycję zakupu, a nie do końca zdają sobie sprawę z tego, co to oznacza. I wielokrotnie tłumaczę te same sprawy, także chciałabym nagrać na ten temat film i powiedzieć to raz, a dobrze. Pierwsza podstawowa, oczywista oczywistość niby, aczkolwiek propozycję zakupu składamy na piśmie, kiedy jesteśmy na 100% pewni, że jeżeli będzie ona zaakceptowana, to jest to umowa, którą chcemy honorować. I tę nieruchomość na tych warunkach, czyli za tę cenę w tym czasie z takim zadatkiem i z całym innym szeregiem warunków, rzeczywiście chcemy kupić. Dlaczego? Dlatego, że we Włoszech propozycja zakupu składana za pośrednictwem agencji, czy też umowa przedwstępna spisywana przez same strony kupującą i sprzedającą, czy też przez pomagającego im prawnika, technika, kogokolwiek, jest wiążącą umową. Jest to umowa przedwstępna. W związku z tym w momencie, kiedy zostaje zaakceptowana ta propozycja zakupu, czy też i my zostajemy powiadomieni o akceptacji, my jako kupujący, czy też zostaje podpisana umowa przedwstępna przez obie strony, w tym momencie podejmujemy zobowiązanie do zakupu. Przyrzekamy zakup, a sprzedający przyrzeka sprzedaż. Także oczywiście, gdyby któraś z tych stron się nie wywiązała, druga może na drodze sądowej dochodzić swoich praw. Czy dojdzie skutecznie i czy ile to będzie trwało i tak dalej, to jest zupełnie inna sprawa, ale podejmujemy rzeczywiście zobowiązanie. I to jest pierwsza i podstawowa sprawa. Także propozycję zakupu składamy, kiedy jesteśmy pewni, że jeżeli ona zostanie zaakceptowana, to my tego rodzaju umowę chcemy honorować i rzeczywiście na tych warunkach chcemy daną nieruchomość kupić. I to jest jedna sprawa. Druga sprawa, która się z nią łączy, jest taka, że no to, co jest napisane w tej propozycji zakupu, te warunki my musimy dokładnie znać, prawda? Czyli uwaga, podkreślam po raz 987, nie podpisujemy dokumentów, których nie rozumiemy. Czyli jeżeli nie znacie języka włoskiego, to nie podpisujecie propozycji zakupu po włosku, w której widzicie tylko, że są Wasze dane nieruchomości i koniec, i jest pełno tekstu drobnym druczkiem, którego nie rozumiecie. Nie robimy tego. Nie robimy tego, dlatego że tam mogą być ukryte różne rzeczy, nie do końca dla Was korzystne, albo nawet nie jakieś tam specjalnie niekorzystne, ale o których nie wiecie. Także musimy dokładnie rozumieć tekst, który podpisujemy. I teraz optymalną sprawą jest, jeżeli tekst jest w wersji dwujęzycznej, jeżeli zakładając, że nie znamy języka włoskiego, bo będę tutaj mówiła z perspektywy klienta kupującego, który nie zna języka włoskiego. Tekst powinien być w wersji dwujęzycznej i drugi język powinien być językiem, który dobrze znamy i jesteśmy w stanie zadeklarować, że wszystko rozumiemy. Czyli na przykład po angielsku, na przykład po polsku, czy jakikolwiek inny język obcy znamy oprócz włoskiego, tłumaczenie na ten język. Za to tłumaczenie ktoś powinien wziąć odpowiedzialność, czyli ktoś powinien się pod nim podpisać, powinniście wiedzieć, kto to tłumaczył najlepiej, chyba że na przykład macie druczek z agencji, jeden z tych druczków oficjalnych dostarczanych przez Stowarzyszenia Agentów Nieruchomości, już w języku angielskim czy niemieckim, bo w takich językach one istnieją i zdaje się, że również po francusku. Ciekawe, kiedy się zreflektują, że kupujących Polaków jest tak wiele, że należałoby zrobić oficjalny druczek po polsku. Być może to zrobią, być może to zrobią. Jeżeli to jest taki oficjalny druk już po angielsku czy po niemiecku na przykład, to już wiecie, że on był rejestrowany, że ktoś to kiedyś przetłumaczył. To są druki opatrzone logo Stowarzyszenia Agentów Nieruchomości. Takie stowarzyszenia główne są dwa. Jedno nazywa się FIMA przez F jak federacja. FIMA, a drugie nazywa się FIAIP, FIMA albo FIAIP. Także jeżeli jest to druczek jednego ze z tych stowarzyszeń, one zwykle mają niebieski tekst i jest w języku obcym, który wy rozumiecie, to już jest OK. Jeżeli jest to jakaś agencja, która posługuje się własnymi drukami, czy też pisze umowy ad hoc po prostu dla Was, to taka umowa powinna być w dwóch językach, powinna być Wam przetłumaczona. Najczęściej w takiej umowie znajdzie się zapis, że wersją, która jest wersją obowiązującą jako umowa, czy też w razie wątpliwości, w razie interpretacji tłumaczenia, wersją obowiązującą jest wersja włoska. Tak, jesteśmy we Włoszech i w razie jakichkolwiek wątpliwości wersją obowiązującą jest wersja włoska, ale to jest taki tupochron, wiecie, nie? Tupochron. Sama też takie wpisuję. I to nie ja go wymyśliłam, widziałam go w wielu umowach. Ale macie już wersję włoską, wersję polską, możecie je sobie porównać, czy też wersję angielską, wersję włoską. Możecie przerzucić sobie dla pewności przez translator oczywiście zawsze, ale nie polegajcie jedynie na translatorze, bo one niestety nie wszystko dobrze tłumaczą, a czasami zmiana jednego słowa typu zaliczka, zadatek już zmienia znaczenie, prawda? Także pierwsza, nie, to już druga sprawa, bardzo ważna, musimy rozumieć, co podpisujemy. Nie podpisujemy dokumentów, umów w języku, którego nie znamy. Cóż jeszcze? Najlepiej byłoby, żeby te dwie wersje językowe były zawsze razem, także żeby to było na przykład w dwóch kolumnach, czy też jeden dokument, najpierw wersja włoska, a potem wersja angielska czy polska, żeby to był po prostu jeden dwujęzyczny dokument. Żeby ta wersja w obcym języku gdzieś tam nie zaginęła potem, tylko żeby to zawsze było razem, czyli dokument dwujęzyczny. Następna sprawa, z której trzeba zdawać sobie sprawę. Sprawa, z której jest masło maślane. Następną sprawą jest to, że we Włoszech prawo pośrednika, prawo agencji do prowizji nie rodzi się w momencie zakupu przez Was nieruchomości, a w momencie zawarcia porozumienia między stronami. A za zawarcie porozumienia między stronami uważa się akceptację propozycji zakupu i powiadomienie o tej akceptacji. W związku z tym musicie zdawać sobie sprawę, że w momencie, kiedy dowiadujecie się o akceptacji Waszej propozycji zakupu, agencja już w tym momencie formalnie swoją pracę zakończyła i ma prawo do prowizji. Większość agencji jednak doprowadzi Was do aktu notarialnego i nie zakończy pracy w tym momencie, dostarczając Wam teczkę i mówiąc: organizujcie się. Nie, doprowadzą Was do aktu notarialnego. Co więcej, wiele agencji będzie egzekwowało swoje prawo do prowizji, czyli będzie wystawiało Wam fakturę dopiero przy akcie notarialnym, ale mają prawo zrobić to już przy akceptacji propozycji zakupu. Wiele agencji, nawet jeżeli wystawi Wam fakturę w momencie akceptacji propozycji zakupu, jest otwarte na negocjacje i na przykład na podział tej prowizji, że część teraz, a część przy akcie. Także nie bójcie się o to pytać. Bardzo ważną kwestią jest to, żebyście składając propozycję zakupu wiedzieli już dokładnie, ile będziecie płacić agencji i kiedy. I teraz w tekstach niektórych propozycji zakupu już od razu w samym tekście propozycji jest punkt dotyczący prowizji agencji, że strony zobowiązują się do zapłaty prowizji agencji w takiej a takiej wysokości i ta prowizja będzie płatna albo przy akceptacji propozycji, albo przy akcie i to już jest wpisane. Jeżeli nie ma tego wpisanego w tekście propozycji zakupu, to powinien być odpowiedni załącznik. To się często robi kiedy? Kiedy na przykład kupujący i sprzedający płacą inne kwoty i agent nie chce, żeby jeden i drugi mogli zobaczyć, ile płaci ta druga strona. To się zdarza. Albo też, żeby po prostu nie zaśmiecać umowy tymi zobowiązaniami w stronę agencji, tylko zrobić tam same zobowiązania stron wobec siebie, a z agencją osobną mini umowę właśnie na prowizję. To zwykle są dokumenty naprawdę króciutkie, takie pół strony, jedna strona. Tutaj często klienci z Polski są zdziwieni, że jak to umowa z agencją taka króciutka. No tak najczęściej to tutaj wygląda. To jest właściwie żadna umowa. Umowa formalnie tak, bo jest tam zobowiązanie do pośrednictwa i tak dalej, zlecenie pośrednictwa, ale chodzi głównie o prowizję. Także zadbajcie o to, żeby podpisać zobowiązanie do zapłaty prowizji w momencie podpisania propozycji zakupu, żebyście dokładnie wiedzieli, składając propozycję zakupu, ile jesteście winni agencji i kiedy będzie trzeba to zapłacić, żeby uniknąć niespodzianek, bo zdarzały mi się takie niespodzianki, że ktoś złożył propozycję na zakup nieruchomości, została ona zaakceptowana i nagle zdziwiony, że agencja wystawia mu fakturę na 4000 euro plus VAT. Kupując nieruchomość za 30 000 euro. Zdarza się. I tutaj znowu, jeżeli jesteśmy przy prowizjach, to zmieniło się przez ostatnie lata. Widać inflacja i ceny poszły w górę, bo kiedy nagrywałam pierwszy film na temat propozycji zakupu kilka lat temu, to typowe propozycje zakupu tutaj, typowe prowizje za pośrednictwo tutaj na Sycylii wynosiły 3% od zakupu nieruchomości plus miały kwoty minimalne zwykle na poziomie 1500–2000 euro. To się bardzo zmieniło. Poszło to w górę. Wiele agencji już, agencja, z którą ja pracuję tutaj na miejscu, też pobiera prowizję w wysokości 4% i kwoty minimalne też poszły w górę. Także 4000 euro jako kwota minimalna to jest kwota, na którą traficie całkiem nierzadko. I no niestety to może być niemiła niespodzianka, jeżeli kupicie nieruchomość z dolnej półki cenowej, czyli na przykład, nie wiem, za 40 000 euro, a tutaj nagle 4000 euro plus VAT, 22% prowizji, czyli ponad 10% do zapłaty. To się zdarza, dlatego musicie już zawczasu wiedzieć, ile agencji będziecie winni i kiedy to trzeba zapłacić. Teraz następna sprawa, która się z tym wiąże. My składamy propozycję zakupu, przekonani, że na tych warunkach daną nieruchomość chcemy kupić. Jeżeli ona nie zostanie zaakceptowana, to co tracimy? czas. Tracimy czas. Nie została zaakceptowana. Jeżeli przelaliśmy ewentualny zadatek na konto agencji, niektóre agencje oferują taką usługę, lub też mamy czeki i zostawiliśmy w agencji czek, to ta kwota jest nam po prostu zwracana. Straciliśmy troszeczkę czasu na składanie propozycji, spotkania z agentem. Koniec. Możemy oczywiście dać naszą kontrpropozycję, albo sprzedający, nie akceptując naszej propozycji, może dać od razu kontrpropozycję, czyli powiedzieć, że no, ten dom kosztował 100 000, zaoferowaliście 80, za 80 nie sprzedam, daj Pan 95, to zaakceptuję. Albo na przykład chcecie kupić w ciągu miesiąca, nie, ponieważ nieruchomość jest zamieszkana, potrzebujemy na wyprowadzkę co najmniej pół roku, więc zaakceptowalibyśmy tę propozycję, ale jeżeli będziemy mieć pół roku czasu na organizację aktu, na przykład tego typu kontrpropozycje. Co jeśli propozycja zostanie zaakceptowana, a my będziemy chcieli się później wycofać? Uwaga, bo to jest bardzo delikatna sprawa i nie zawsze dla wszystkich jasna. Propozycja zwykle w przypadku cudzoziemców kupujących nieruchomość tutaj i nie posiadających konta we włoskim banku, czyli nie mających możliwości zostawienia w agencji czeku na kwotę zadatku, bo we Włoszech nadal funkcjonują czeki, mówiłam o tym w moich filmach również na temat zapłaty za nieruchomość przy akcie notarialnym i link do tego filmu też Wam gdzieś tutaj nad moją głową zaraz wyskoczy. Ok, a co jeśli złożyliśmy propozycję zakupu, ona została zaakceptowana, a my chcemy się wycofać? Co tracimy wówczas? No oczywiście przede wszystkim musimy wiedzieć, co było w tekście propozycji zakupu, bo tam to bywa opisane i powinno być opisane, co jeśli się wycofamy, ale zwykle my myślimy, że tracimy po prostu zadatek, jeżeli go wpłaciliśmy, a jeżeli go nie wpłaciliśmy, to nie tracimy nic, traciliśmy trochę czasu. Niestety nie zawsze do końca to tak wygląda, także z tego też trzeba być świadomym, dlatego trzeba dokładnie czytać te propozycje zakupu i co tam jest drobnym druczkiem napisane. Ponieważ po pierwsze, no jeżeli wpłaciliśmy zadatek, a wycofujemy się, bo po prostu zmieniliśmy zdanie, wybraliśmy inną nieruchomość, nie kupujemy już, bank nie przyznał kredytu, a nasza propozycja nie była kredytem uwarunkowana, cokolwiek innego, no to tracimy wpłacony zadatek, jeżeli go wpłaciliśmy. Ale jeżeli nie wpłaciliśmy zadatku, to czy coś tracimy? Agencja, jeżeli doprowadziła do akceptacji naszej propozycji zakupu, ma już prawo do swojej prowizji. W związku z tym ma prawo wystawić nam fakturę, jeżeli my się po prostu rozmyśliliśmy, więc już tę kwotę musimy zapłacić. Druga sprawa. Widziałam propozycje zakupu, w których było napisane, że strona wycofująca się z zakupu musi pokryć prowizję również drugiej strony. I co wtedy? Podwójny wydatek. Więc potencjalnie możemy stracić i zadatek, i jeszcze zapłacić podwójną prowizję agencji. Czytajcie, co w tych propozycjach zakupu jest napisane. Oczywiście, jeżeli wpłaciliśmy zadatek, a propozycja miała w tekście warunki zakupu takie jak na przykład, że nieruchomość ma być absolutnie zgodna z dokumentacją, ma być legalnie wybudowana itd., itd., a w międzyczasie przed zakupem okaże się, że jednak nie jest i legalizacja nie jest możliwa, no to w tym momencie zadatku już tracić nie powinniśmy. W tym momencie, jeżeli sprzedający zobowiązał się do legalizacji danej nieruchomości, do sprzedaży nieruchomości całkowicie legalnej, powinien oddać nam podwójną kwotę zadatku, bo to on w tym momencie nie dotrzymuje warunków umowy. Ale uwaga, często w tekstach propozycji zakupu kwestie właśnie urbanistyki, kwestie budowlane są wyszczególnione jako warunek, który nie powoduje obowiązku zwrotu podwójnej kwoty zadatku, a jedynie zwrot kwoty wpłaconej. To się zdarza. Znowu czytajcie, co jest napisane. Mówiąc o zadatku, musimy zdawać sobie również sprawę z tego, że zadatek jest rzeczywiście potencjalnie najbardziej ryzykownym momentem transakcji. Niestety. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli my ten zadatek przelewamy na konto sprzedającego po akceptacji, bo to tak najczęściej jest robione, my ten zadatek przelewamy na konto sprzedającego po akceptacji i w tym momencie umowa jest zawarta. Jeżeli my się wycofamy, to łatwo stracić ten zadatek, bo sprzedający już go ma, prawda? No nic nie musimy w tym kierunku robić. Jeżeli to sprzedający się wycofa lub też z nieruchomością będzie jakiś problem i sprzedający ma nam oddać, czy to podwójną kwotę zadatku, czy tylko nasze pieniądze, które wpłaciliśmy, no to jeszcze musi być to minimum dobrej woli, żeby te pieniądze oddać. To trzeba od niego wyegzekwować. To bywa niestety czasami problemem. Takie sytuacje nie zdarzają się często, na szczęście, ale niestety zdarzają się i trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że jeżeli sprzedający się zaprze i powie, że on nie odda, bo on nie widzi problemu na przykład, albo działa w złej wierze i powie, że nie odda, wytoczcie mi sprawę. Niestety to są długie sprawy, długie i kosztowne. Także wyważcie kwotę zadatku, jeżeli go wpłacacie, w takiej wysokości, żeby była to kwota, którą jesteście w stanie spokojnie jakoś tam zaryzykować. Powiecie, no dobra, to może bez zadatku. Albo, no dobra, to może zadatek na konto agencji, czy też na konto notariusza i niech on sobie tam czeka do aktu. Propozycja bez zadatku jest propozycją również ważną, również zobowiązującą, no ale wiadomo, że to zobowiązanie jest troszeczkę mniej, ma troszeczkę mniejszą wagę. Ponieważ no podpisaliśmy i jakby co, no wytocz mi sprawę, prawda, ale nikt nie traci pieniędzy, więc luźniej się do takiego zobowiązania podchodzi. Zadatek, który pozostaje na koncie notariusza lub agencji, niestety no staje się z automatu raczej zaliczką, a nie zadatkiem. Zadatek, który pozostaje na koncie agencji lub notariusza, no raczej bywa traktowany jako zaliczka, ponieważ taka agencja lub też notariusz w przypadku, gdyby doszło do jakichkolwiek problemów, no to oddadzą nam nasze pieniądze, prawda? Ale sprzedający nic nie zainkasował. Także kiedyś rozmawiałam na ten temat z prawnikiem, który powiedział mi, że no z takiego zadatku, który nie został nigdy zainkasowany, można się bardzo łatwo wybronić, że sprzedający no zobowiązanie nie podjął, bo on zadatku nie dostał. To by musiało formalnie pójść tak, że my wpłacamy sprzedającemu zadatek, on go inkasuje, potwierdza, że zainkasował, a następnie to on decyduje, że deponuje te pieniądze u notariusza czy też w agencji. Wtedy okej, formalności niestety, biurokracja niestety, ale rzeczywiście tak jest. Także zadatek to musi być kwota wyważona na tyle, że no nie boicie się jej w jakiś tam sposób zaryzykować. O niezbędnych w propozycji zakupu zapisach, czyli elementach, które muszą się tam znaleźć, już mówiłam w starym filmie, także nie będę się teraz powtarzać, ale chciałabym powiedzieć jeszcze o kilku sprawach. Po pierwsze, jeżeli co zrobić, jeżeli właścicieli jest więcej lub też nas jest więcej kupujących, czyli kupujemy, nie wiem, zdarza mi się, że kupujecie na przykład w dwie rodziny wspólnie dom wakacyjny lub nawet po prostu mąż i żona, czy też partnerzy. Co wtedy? Można propozycję zakupu napisać tylko na nazwisko jednej z osób kupujących, a następnie wskazać w akcie notarialnym inną osobę albo więcej osób. Prawie każda propozycja zakupu już z automatu ma takie frazy w swoim tekście, że propozycję zakupu składam ja, na przykład Paulina, w imieniu moim i lub osób fizycznych lub prawnych, które wskażę w momencie aktu notarialnego. I to rzeczywiście jest możliwe, ale trzeba być świadomym jednej sprawy. To wskazanie w momencie aktu notarialnego formalnie musi mieć miejsce. I teraz dochodzimy do rejestracji propozycji zakupu, bo o tym mówi się rzadko. Jest coś takiego jak rejestracja propozycji zakupu w Urzędzie Skarbowym. To nie ma związku z uwidocznieniem propozycji zakupu jako umowy przedwstępnej w księgach wieczystych, to jest co innego. To jest rejestracja w celu zapłaty podatków. No i to powinno się robić. Fakt, że szczególnie na południu Włoch powiedziałabym, że 90% agencji tego nie robi. I w propozycjach zakupu znajdują się zapisy, że taka propozycja powinna być zarejestrowana, ale większość agencji tego nie robi. Co to znaczy? Agencje tego nie robią, ponieważ no, są to wydatki dla kupującego głównie. Jest to kilkaset euro, które kupujący musi zapłacić podatku od rejestracji tej propozycji zakupu. Część z tych podatków zostanie odjęta od kosztów aktu notarialnego, czyli nie wszystkie te pieniądze stracimy po prostu, ale tylko część. Żeby zarejestrować propozycję zakupu, po pierwsze, wszystkie strony muszą mieć codice fiscale, czyli to pytanie, jakich dokumentów potrzebuje do złożenia propozycji zakupu. Agencja często Wam mówi, potrzebny tylko dokument tożsamości. Dlaczego? Dlatego, że nie rejestrując tej propozycji nie potrzebują codice fiscale, czyli włoskiego PESEL-u. O włoskim PESEL-u też już było wielokrotnie. Uwaga, link do filmu o włoskim PESEL-u. Tu. Z mojej strony możecie również ściągnąć bezpłatnego e-booka na ten temat, podlinkuję go Wam pod filmem. I teraz tak, jeżeli nie macie PESEL-u włoskiego, czyli codice fiscale, to ta propozycja nie będzie mogła być zarejestrowana. Jeżeli nie jest rejestrowana, to kiedy idziecie do notariusza, to notariusz tak naprawdę zachowuje się, jakby tej propozycji nigdy nie było. Czyli do notariusza przychodzi Paulina razem z mężem Massimo, tak mój mąż ma na imię Massimo, i mówimy, że chociaż ja składałam propozycję sama, to kupujemy wspólnie. A notariusz mówi OK i go to nie interesuje, bo bierze pod uwagę tak jakby Paulina i Massimo przyszli w tej chwili. OK, razem kupić tę nieruchomość. Ale jeżeli ja składałam propozycję, ta propozycja była rejestrowana, to już w Urzędzie Skarbowym jest zarejestrowane, że Paulina podjęła zobowiązanie, żeby od pana Iksińskiego kupić nieruchomość. I teraz, żeby wskazać, że Paulina nie kupuje sama, ale kupuje również z mężem, to już to wymaga dodatkowej formalności w akcie notarialnym. I za tę dodatkową formalność się notariuszowi płaci. I tu znowu rusza dodatek jakichś 200, 300, 500 euro do kosztów aktu notarialnego za tak zwaną dichiarazione di nomina, czyli formalne wskazanie dodatkowej czy też innej osoby, która będzie realizowała podjęte przez nas zobowiązanie. O tym się rzadko mówi, a coś takiego rzeczywiście istnieje. Sama dowiedziałam się o tym w sumie niedawno. Jeśli chodzi o sprzedających, jeżeli jest więcej niż jeden sprzedający, to ich wszystkich dane powinny znaleźć się w propozycji zakupu. Także my propozycję zakupu adresujemy do wszystkich sprzedających. Musimy wiedzieć dokładnie, ilu ich jest, jak się nazywają, codice fiscale i wszystko. Oni tam wszyscy muszą być. I w idealnej sytuacji powinni wszyscy tę propozycję zakupu podpisać. Może też być tak, że ktoś ze sprzedających, na przykład często zdarza się w przypadku, kiedy sprzedającymi z rodzeństwa, na przykład nie wiem, 6 rodzeństwa, którzy po rodzicach odziedziczyli nieruchomość, dają pełnomocnictwo wszyscy jednemu bratu, żeby to on zajął się sprzedażą. I wtedy on ma pełnomocnictwo i to on podpisuje tę propozycję zakupu w imieniu swoich braci i sióstr. Ale nazwiska wszystkich właścicieli powinny i tak znaleźć się w tekście propozycji. Jest też opcja podpisania przez na przykład tutaj w naszym przykładzie przez jednego z braci propozycji, powołując się na artykuł z kodeksu, z włoskiego kodeksu cywilnego, którego numeru Wam teraz tutaj nie przytoczę, że podpisuje na własną odpowiedzialność w imieniu również swoich braci. Wiadomo, że jakby potem któryś z braci jednak powiedział, że on nie sprzedaje i nic o tym nie wie, no to potem egzekwuj to, prawda? A niby jest to zapis, zobowiązanie, że na własną odpowiedzialność, no, zawsze lepiej, żeby albo było notarialne pełnomocnictwo i chciejmy je zobaczyć, albo żeby podpisali wszyscy sprzedający. Jeśli chodzi o powiadomienie o akceptacji propozycji zakupu, to uwaga teraz na to. Musimy już w propozycji zakupu umówić się dokładnie z agencją, jak to powiadomienie ma wyglądać, jak ma nastąpić. Najczęściej w tekstach propozycji zakupu jest po prostu wpisane, że powiadomienie o akceptacji propozycji zakupu nastąpi na przykład mailowo na adres taki i taki, podajemy nasz adres mailowy. Czy też nastąpi za pomocą WhatsAppa, to się zdarza, także umówmy się, jak to powiadomienie ma nastąpić i ile czasu ma agencja od akceptacji na przekazanie Wam tego powiadomienia, ponieważ każdej propozycji zakupu jest czas nieodwołalności tej propozycji, czyli ten czas, który dajemy sprzedającym do namysłu i czas na akceptację lub odrzucenie. I ten czas bywa bardzo różny. Ja na przykład daję tydzień albo 10 dni, od 5 do 10 dni, a są agencje, które dają 40 dni, na przykład 40 dni czasu i to znaczy, że właściciel może się przez 39 dni namyślać, a Wy czekacie, nie podejmujecie innych zobowiązań, ponieważ w 39 dniu możecie dostać akceptację tej propozycji zakupu, także uwaga, nie dawajmy zbyt długiego czasu do namysłu. To jest jedno, ale agencja też musi powiedzieć, jaki ma czas na powiadomienie Was o akceptacji. I zwykle no to ma być niezwłocznie i może to być na przykład 24 godziny, 48 godzin, 3 dni robocze, no ale dłuższego czasu bym nie dawała, bo to jest ten czas, kiedy Wy czekacie na odpowiedź. Czyli jeżeli ja dam ekstremum 40 dni na akceptację właścicielowi i jeszcze 3 dni robocze tydzień na powiadomienie, no to mamy 47 dni, z tego się zaraz zrobią 2 miesiące czekania na odpowiedź w zawieszeniu. a ta odpowiedź może być nawet negatywna, prawda? Także powiadomienie o akceptacji musi też być opisane, jak długo chcecie na tę akceptację czekać i jak to powiadomienie ma nastąpić. Bo już zdarzało mi się, że na przykład ktoś powiedział, no tak, byliśmy powiadomieni o akceptacji, ale za pomocą SMS-a, za pomocą WhatsAppa, to żadna formalność, to dla mnie to się nie liczy. Dla mnie to się nie liczy. Także uwaga, macie dostać kopię, kopię propozycji zakupu podpisaną przez sprzedających, ale jak ją dostaniecie, czy to ma być mailem, czy to ma być do ręki, bo jesteście fizycznie obecni, czy to ma być nawet wiadomością WhatsApp, to już jest kwestia Waszej umowy z agencją. Także umówcie się zawczasu. Czy wyczerpałam temat? To jest naprawdę temat rzeka, propozycja zakupu. Jest to umowa, a jak wiadomo, umowy pisze się na złe czasy. Także tutaj dużo można by mówić na temat propozycji zakupu. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, proszę zadajcie je w komentarzach. Tak jak mówiłam, będę planowała transmisję na żywo, gdzie powiem dokładnie o tych sprawach, a na dzisiaj będę już kończyć, ale najpierw niespodzianka. Niespodzianka. Dlaczego? Dlatego, że ci z Was, którzy mnie śledzą na przykład na Facebooku, wiedzą, że zapowiadałam urlop na sierpień i nie było mnie cały miesiąc. Cały miesiąc leżakowania przy basenie? Nie. To wcale tak nie było. Przez ostatni tydzień sierpnia byłam rzeczywiście na urlopie, a po prostu zajęliśmy się innym naszym projektem. Otworzyliśmy nasz własny bed and breakfast, czyli pensjonat, pokoje do wynajęcia ze śniadaniem w Santa Teresa di Riva na Sycylii. Teraz właśnie jestem tutaj, jestem w holu przy wejściu naszego pensjonatu. W tej chwili akurat nie mamy gości, w związku z tym mogę sobie tutaj nagrywać ze spokojem i chodzić sobie ze spokojem i chcę go Wam pokazać, bo jeżeli ktoś z Was ma ochotę przyjechać do nas na wakacje, to już można. Jesteśmy na Bookingu, także link do Bookingu jest na dole pod tym filmem. Zachęcam Was do ewentualnych rezerwacji właśnie przez Booking, ponieważ my w tej chwili nie dokonujemy rezerwacji telefonicznych. Dlaczego? Dlatego, że potrzeba na to za dużo czasu. Pracujemy nad naszą stroną, tak żeby mieć też kanał bezpośredni, ale to też będzie strona typu Booking rezerwacji online. Na razie można przez Booking, więc jeżeli macie ochotę do nas przyjechać, to zapraszamy. Zaraz Wam pokażę, jak tutaj wygląda. Ok, to teraz ja wstanę i zobaczycie, gdzie jestem. Słuchajcie, jestem w holu naszego pensjonatu. Tak, tu jest biblioteczka, tu są drzwi wejściowe i jak to tutaj wygląda, już Wam pokazuję. Obracam kamerę i przejdźmy się po nim razem. Nasz pensjonat nazywa się Il Vivaio i teraz uwaga, czy wiecie, co to znaczy? Jest to słowo, które translator Google źle tłumaczy, Także uwaga, zobaczymy, czy kto wie, co to znaczy. Napiszcie w komentarzach. Odpowiedź jest tutaj, bo jak niektórzy może z Was wiedzą, mój mąż, tradycja rodzinna, bo wcześniej miał to teść, ma sklep ogrodniczo-rolniczy, właśnie tutaj w naszej miejscowości. Także tutaj mamy co? Sporo roślin. Jest gospodarstwo, produkcja roślin, a tutaj jest nasz pensjonat. Tutaj są nasze kotki, którym jest zabronione wchodzić do środka, więc czekają pod drzwiami. Teraz zobaczycie moją profesjonalną podkładkę na podnoszenie kamery, kiedy nagrywam. Tak jest. To była właśnie kubka książek. Najpierw wejdziemy do jadalni, gdzie serwujemy śniadania. W tej chwili nie mamy gości, więc nie jest nakryta do stołu. Mamy 4 pokoje, więc są 4 stoliki. Nasze pokoje są 4-osobowe, więc można przyjechać całą rodziną, ale możecie oczywiście wynająć sobie we dwoje duży 4-osobowy pokój i mieszkać sobie wygodnie. A teraz wejdziemy do pokoi. Pokoi mamy 4, pokażę Wam jeden. Są wszystkie niemal identyczne. Zgasło mi światło w międzyczasie. Tutaj korytarz, niemal identyczne. Mamy też opcję wynajęcia 2 pokoi, zamknięcia tych drzwi, także pokoje prawie połączone. Pokażę Wam jeden z 4. Są duże. Każdy pokój ma niemal 27 m2. Mamy w każdym pokoju łóżko małżeńskie plus 2 łóżka pojedyncze. Także możecie przyjechać w czwórkę, rodzina z dwójką dzieci. Może przyjechać 4 przyjaciół, jeśli macie ochotę być w jednym pokoju. W każdym pokoju lodóweczka, w każdym pokoju telewizor, 2 biurka, więc można również pracować zdalnie. I właśnie z myślą o osobach, które chcą pracować zdalnie, oprócz internetu Wi-Fi, w każdym pokoju jest również, słuchajcie, kabel do sieci, także można się podłączyć, tak żeby łącze było bardziej stabilne. To z myślą o osobach, które chcą pracować zdalnie. Klimatyzacja oczywiście jest również w każdym pokoju i to ciepło, zimno. Z myślą również o tych, którzy przyjadą po sezonie. Każdy pokój ma swoją łazieneczkę. Łazienka. Tu ja, cześć. Prysznic. W każdym pokoju jest również sejf w szafie. Sejf w szafie jest tutaj. I każdy pokój ma swój nieduży balkonik, tarasik. Balkonik, tarasik jest tutaj. Balkonik, tarasik z widokiem na zieleń. Nie mamy widoku spektakularnego. Dlaczego? Dlatego, że nasz cały pensjonat jest na parterze. Wiem, co powiecie. Jesteście blisko autostrady, to słychać. Wcale nie słychać, jak zamkniecie drzwi. Uwaga, mam porządne drzwi i okna. Właśnie dlatego. Także dojedziecie do nas w godzinę zarówno autostradą, jak i pociągiem. Aczkolwiek gdybyście chcieli przyjechać pociągiem z Katanii, to skontaktujcie się wcześniej, może uda nam się Was odebrać ze stacji, bo ze stacji kolejowej w Santa Teresa di Riva do nas, no to są takie dobre 2 km i kawałek pod górkę. Od morza jesteśmy o 600 metrów, można dojść w 10 minut. Cała nasza struktura tak zwana, czyli cały nasz właśnie ten pensjonat jest parterowy, także nie ma problemów ze schodami. I mamy też własne miejsca parkingowe, także idealnie dla tych, którzy przyjeżdżają samochodem lub wynajmują samochód, żeby zwiedzać. Tutaj macie gdzie zaparkować. Ok, także jeżeli macie ochotę przyjechać do nas na wakacje, to już można. Link do bookingu pod tym filmem. A na dzisiaj to już wszystko. Cześć!